Nazwa Młoda Polska wbrew pozorom nie wzięła się od tego, że przeciętne dzieło z przełomu XIX i XX wieku wygląda, jakby napisał je przedszkolak, a z faktu, że w okresie, kiedy nasi narodowi twórcy tworzyli hurtowo pozytywistyczne cegły, które do czytania nadawały się w podobny sposób co do budowy domu, te młodopolskie lektury wydawali dosłownie młodzi Polacy. Nowe pokolenie poetów i literatów, które wyrastało w pozytywizmie, było w tak ciężkim szoku i darzyło dzieła współczesne taką odrazą, że instynktownie zaczęło tworzyć rzeczy na kontrze do tego, co poznali. Jeśli zrobimy sobie taki eksperyment myślowy, to faktycznie ja sam zaczynam współczuć społeczeństwu polskiemu z końcówki XIX wieku. Dla nas, dzieci XX, XXI i późniejszych wieków, lalka to lektura szkolna, czyli coś, co od pierwszego kontaktu jest oczywistym wrogiem, stratą czasu i intelektualną czarną dziurą, której omawianie na lekcji przypomina łamanie duszy kołem i zostawia nas w podobnym stanie, co tygodniowy spacer po pustyni Atakama. Dla niczego nieświadomego 15-latka z końcówki XX wieku, lalka miała być czymś fajnym do poczytania. Czymś, o czym się gada, dyskutuje. No, czymś, co po prostu jest jakby teoretycznie właśnie spoko. Co to były za dziwne czasy? Na tym kanale omówiłem prawie każdą epokę literacką, na której skupia się podstawa programowa. I za każdym razem kończę swój materiał udowadniając, że podział na epoki jest sztuczny i nie ma specjalnego sensu. Gdyby na tym etapie po kilkunastu filmach z taką puentą ktoś jeszcze miał co do tego wątpliwości, to z pomocą przychodzi Młoda Polska, której początek jest tak bardzo uznaniowy, że bardziej wiarygodny niż podział pomiędzy pozytywizmem a Młodą Polską jest twój 5-letni brat, przekonujący cię do tego, że kasztany to waluta, którą można płacić w sklepie albo wpłacić do banku. 1891 rok to teoretycznie początek właśnie Młodej Polski. Wiedz, że coś się dzieje. Wtedy to Kazimierz Przerwa Tettmajer wydaje swoje tomiki poezji i zaczyna się epoka fascynacji ludycznością, wariacjami formą i symbolizmu oraz eksperymentów literackich. I wszystko byłoby spoko, gdyby nie fakt, że niecały rok wcześniej, pod koniec 1890 roku, ukazuje się pełne wydanie Lalki. Tak, dokładnie tej lalki Bolesława Prusa, która poza tym, że jest dziełem tak olbrzymim, że można by z niej odtworzyć pierścienie Saturna, to jest też emanacją utylitaryzmu, pragmatyzmu, pochwały pracy organicznej i kilku innych rzeczy, o których opowiadam w materiale o pozytywizmie i które są całkowitą odwrotnością tego, co czeka nas teoretycznie parę miesięcy później w Młodej Polsce. Jakiś czas temu cały świat memował z cywilizacji Majów, którzy rzekomo przewidzieli koniec świata na rok 2012, no i to było śmieszne, że się pomylili. Ale w trakcie tego festiwalu memowania wygodnie zapomnieliśmy, że nasi prapradziadkowie w ostatniej dekadzie XIX wieku czuli się równie pewnie, co chomik na zjeździe psów tropiących. Ale do kontekstu historycznego Młodej Polski musimy oczywiście dodać jeszcze jeden ważny aspekt. W naszym kraju niezmiennie od 1795 roku przebija się tęsknota narodu za państwem. Polska górą! Z którą twórcy Młodej Polski nie zerwą, tylko po to, żeby wkurzyć pozytywistów, a wciągną ją do swojej nowej formy wyrazu artystycznego. Zrobią to jednak w taki sposób, żeby pozytywistów maksymalnie wkurzyć i dać im znać, że nie zgadzają się z ich poglądami, opierając się o filary znane z nienawidzonej przez pozytywistów epoki, czyli romantyzmu. Młoda Polska to pod wieloma względami w sumie właśnie taki romantyzm, tylko z aktualizowanej wersji. W Młodej Polsce wraca na przykład fascynacja kulturą ludyczną, wydarzeniami i zdarzeniami fantastycznymi i takie ogólne zainteresowanie wsią, czego najlepszym przykładem jest utwór Chłopi. O nie! Jesteśmy zgubieni! Takie zamiłowanie romantyzmem w wydaniu z końcówki XIX wieku nazywamy czasem neoromantyzmem. Czasem, to znaczy w sytuacji, w której jesteśmy artykułem opracowującym Młodą Polskę albo algorytmem generującym język jak ChatGPT. Ten nowy romantyzm cechuje się tym, co stary. Irracjonalnością, idealizmem, indywidualizmem i subiektywizmem. To wszystko z dodatkiem wątków niepodległościowych widać na przykład w dramacie pod tytułem Wyzwolenie autorstwa Stanisława Wyspiańskiego. Największą aktualizację dostało jednak w Młodej Polsce zamiłowanie do chłopów i do wsi. Taki nurt czy trend twoja nauczycielka albo opracowanie z epoki określi mianem chłopomanii albo ludomanii. Inteligencja z tej epoki zwariowała na punkcie wsi i uczyniła to w dwóch bardzo prostych krokach. W pierwszym stworzyła sobie o niej tak bardzo idealistyczne, odklejone od rzeczywistości, po prostu no takie zmyślone wyobrażenie na temat tego, jak wygląda życie na wsi, że każdy zdrowo myślący człowiek uznałby, że wystarczy wyjechać z miasta i trafiasz do jakiejś utopii, raju na ziemi, a nie do zabitej dechami pełnej
pełnej biedy, ludzkich dramatów i szarej codzienności wiochy. W drugim kroku wszyscy inteligentni ludzie w Polsce w ten obraz uwierzyli, stając się całkowicie niewrażliwym na prawdziwe problemy chłopów i żyjąc w przekonaniu, że mieszkańcy wsi to czyste, autentyczne i prawdziwe byty, które zamiast na wykopki chodzą doradzać Dalaj Lamie, jak odnaleźć spokój i właściwą drogę moralną. We wsi widziano źródło odnowienia kultury i moralności, co nie było prawdą ani w sumie też kłamstwem. To nie było niczym, tak szczerze, poza jakimś takim dziwnym pretekstem do stworzenia kilku tomów chłopów i paru innych podobnych cegieł. Zatrzymajmy się jednak na chwilę przy chłopach, bo jest to pozycja, za którą Władysław Reymont, czyli prawdopodobnie najbardziej sławny pisarz epoki, zapracował sobie na literackiego Nobla. Na czym polega geniusz chłopów? Akcja tej powieści, o ile w ogóle można tak powiedzieć, bo jest to przykład lektury, której fabuła zaskoczy nas w podobny sposób, co unboxing pasty do zębów, rozgrywa się w XIX wieku i opisuje właśnie dylematy ludzi epoki. Czasem nazywamy ją nawet z tego powodu epopeją chłopską, bo rzekomo tak bezpośrednio porusza wątki ważne dla wsi. Przeplatają się w niej wątki życia Macieja Boryny, czyli modelowego chłopa, wątek generalnego koegzystowania, czy egzystowania ze sobą wsi i miasta i spięć na tym polu i nawet jest wątek femme fatale w postaci Jagny i walki z normami społecznymi. Dodatkowo, jakby tego było mało, chłopi napisani są gwarą, co doceniła Komisja Noblowska, ale jednocześnie co sprawiło, że nie ma w Polsce osoby, która byłaby w stanie przeczytać chociażby jeden tom chłopów bez jednej próby zniszczenia tej lektury kłem bazyliszka. No! Mój ulubiony twórca epoki to XIX-wieczny Stańczyk, dramaturg, malarz, akrobata, dentysta i w sumie nie wiadomo co jeszcze, czyli Stanisław Wyspiański. Nie będę robił z siebie jakiegoś nie wiadomo jak oczytanego kogo, bo lubię go w sumie głównie za Wesele i mało co więcej znam poza Weselem. Ale to dobrze, bo w szkole Wyspiańskiego poznajemy w sumie jako synonim słowa Wesele, czy dzieła Wesele. To dramat będący otwartą szyderą z większości pomysłów pozytywizmu, jak praca organiczna, czy integracja między klasami społecznymi. Wyspiański pokazuje, jak bardzo żadne spajanie społeczeństwa nie ma miejsca i jak bardzo każdy myśli tylko o sobie. A hasła poprzedniej epoki to pic na wodę fotomontaż, mający takie znaczenie jak obietnice kandydatów do samorządu uczniowskiego. Wyspiański w Weselu zamieścił więcej symboliki, niż twoja dyrektorka zmieści lekcji w poniedziałkowym podziale godzin. Część z tych symboli przedarła się nawet do popkultury XXI wieku, za co w sumie serio szacun. Do najważniejszych należą złoty róg, czapka z piór, podkowa i kilkanaście innych, ale nie będziemy ich tutaj omawiać, bo to jest po prostu zbyt złożony temat. Symbolizm to taki sposób opowiadania historii, w którym przesłanie i znaczenie chowa się za przenośniami i analogiami. I takie podejście sprzeciwia się pozytywistycznemu realizmowi i naturalizmowi, ale jednocześnie sprawia, że niektóre lektury są bardziej jak układanie zestawu 50 tysięcy puzli niż książki. Do tego zestawu dwóch koni pociągowych epoki dorzućmy Stefana Żeromskiego, autora m.in. Przedwiośnia, Ludzi bezdomnych czy Syzyfowych prac. Lektury są naprawdę spoko, ważność w epoce oceniam na 7/10, ogólnie polecam. Jedyny problem z Żeromskim jako artystą młodej Polski jest taki, że miejscami zgadzał się z pozytywistami, także za to minus jeden punkt, a poza tym w sumie naprawdę spoko. Nieważne jak bardzo bym sobie tego życzył, nie da się umówić młodej Polski bez analizy liryki i poezji, która w pozytywizmie zajmowała miejsce na liście priorytetów, zaraz obok kilograma ziemniaków, które twoja babcia kazała ci kupić 5 lat temu, ale potem zadzwoniła, że się w sumie rozmyśliła i wydałeś albo wydałaś ten hajs na lody albo paluszki. Omawianie liryki z reguły zaczyna się od prezentacji osoby Stanisława Przybyszewskiego, przedstawiciela cyganerii krakowskiej. Przybyszewski i jego publikacja pod tytułem Konfiteor, czy Konfiteur, to nowa koncepcja tego, czym jest sztuka i przy okazji odpowiedź na pytanie, co jeśli manifest epoki stworzy deska do krojenia. Przybyszewski i inni artyści młodopolscy uważali, że artysta nie jest nic winien nikomu. Nie powinien nauczać, bo to nic nie daje, nie powinien pouczać, bo nie ma do tego prawa, nie powinien opowiadać historii, bo historia nie ma znaczenia i ogranicza, no ogólnie nic nie powinien. A co no? Jedyne, co artysta powinien robić, niczym orangutan w sercu kongijskiej dżungli, to dawać upust swoim emocjom i instynktom. Żyć chwilą. Tutaj dosłownie, dlatego że te dżungle to zaraz jakaś wielka korporacja im wytnie.
Kultura młodopolskich artystów przypomina zachowanie przeciętnego licealisty, który po latach zebrał się w sobie i przekonał mamę, żeby zwiększyła mu kieszonkowe z 10 na 50 zł. Artyści spędzali całe dnie w kawiarniach, paląc papierosy, pijąc alkohole, jednocześnie wkręcając całej reszcie społeczeństwa, że to jest właśnie najcięższa praca. Praca intelektualna, taka poza schematami. No tak było. W praktyce jednak największy wysiłek intelektualny, z jakim miała kontakt większość artystów młodej Polski, to odnalezienie drogi do mieszkania z oddalonej o kilka ulic krakowskiego Kazimierza Speluny. Młodopolscy artyści byli sektą i nie ma tutaj ani grama przesady. W sensie dosłownie wszystkie elementy takiej podręcznikowej sekty są w ich przypadku spełnione i jest to chyba najłatwiejszy sposób, żeby w ogóle zrozumieć, jak oni funkcjonowali. Mieli swojego przywódcę i kod postępowania. Z lotu ptaka, hehe, kanał Puchacz. Można potraktować ich jak po prostu jedno wielkie plemię, któremu przywodzi Przybyszewski, a ich kod postępowania to jego manifest. Ale tak naprawdę każda lokalna grupa miała też swoich intelektualnych wataszków i swoje własne przepisy stojące na straży próżniactwa całej bandy. Część z nich określała się mianem dekadentów. Wow! Dekadencja to kolejne ważne pojęcie z epoki, także proszę o skupienie. Był to kierunek w literaturze i filozofii przede wszystkim francuskiej, którego nazwa pochodziła od tytułu czasopisma, na łamach którego tamtejsi intelektualiści krytykowali różne społeczne normy i wytwory kultury. Tak naprawdę większość z polskich dekadentów miała tyle wspólnego z wysiłkiem intelektualnym, co zakup nieruchomości w grze Monopoly z rentierstwem. Jednym z lepszych czy bardziej trafnych zobrazowań dekadentyzmu jest wiersz Koniec XIX wieku Kazimierza Przerwy Tetmajera. Liryk obrazuje poczucie bezsensu istnienia, niemocy i działania, co lojalnie obrazuje sam tytuł, no w końcu koniec XIX wieku, w sensie koniec, co nie? Obok wspomnianego Przerwy Tetmajera warto wymienić Jana Kasprowicza, który spopularyzował w okresie Młodej Polski gatunek hymnu, oraz Leopolda Staffa, którego modernistyczny utwór Deszcz jesienny jest tak bardzo przesycony melancholią i pesymizmem, że podobno jeśli przeczytasz go Szczeniaczkowi, to ten przestanie się bawić i zacznie przesuwać z pustką w oczach tabelki w Excelu. Liryka Młodej Polski jest pełna symboli, impresji i emocjonalności. Spotkamy w niej także zjawisko synestezji, czyli taką próbę oddziaływania na kilka ludzkich zmysłów jednocześnie. I to tyle, jeśli chodzi o materiał poświęcony Młodej Polsce. Okresowi, który próbował zerwać z pozytywizmem, ale jednocześnie wpadł w pułapkę tego, że już powoli po prostu jesteśmy przesyceni i mamy wszystko naraz.